I dzień dobry, nagrywa się zaproszony na Neverwinter Nights. Let's go. Gdzie idziemy? Do jednej z tych jaskiń, a to jest jedna jaskinia w sensie, czyli do tej jaskini goblinów. Z cyklu, nie wiem co tam jest. O, orklinów. No, ale gobliny to ich... Oj, od razu już, i też teleportacja dzika, to już się zdarzyło już kiedyś. Orklin i orklin. To nie jest ork, ale też nie jest goblin, czyli to jest najwyraźniej krzyżówka goblina i orka. W sumie to nawet nie czytam chyba opisu tego. A może czytam? Orklin to największe i najsilniejsze z goblinoidów. Są silne i mają podobne do niedźwiedzich nosy i doskonały węch. Czy to jest przed tym bugbear po angielsku, czyli kompletnie inna nazwa, tak jakby? Możliwe, że to jest to właśnie. Zawsze mi się dało, że... I oficjalnie nie, czy to... Scroll... Mój scroll w myszce już naprawdę jest na... Ma tylko 25% zdrowia. Strasznie słabo. Wszędzie. Czyli to jest bugbear. To troszkę nazwa polska się różni od angielskiej. I ja już to wielokrotnie mówiłem, generalnie nie jestem fanem polskich nazewnictw i tak dalej. Zazwyczaj wolę grać w języku oryginalnym gry, ale czasami się nie da. Też. Plus ciężko stwierdzić, co jest oryginalne, bo to nie są... To nie twórcy gry to wymyślili, tylko to było dużo wcześniej wymyślone. To był szaman chyba swoją drogą, nawet nie zwróciłem uwagi, ale był jakiś troszkę inny. Zresztą było widać, że miał typowy ubiór szamana plemiennego w cudzysłowie. A? No niestety, Linu, nie oszukasz mnie. Z tego kąta byłeś w stanie zobaczyć tego gostka. Chcę mi naściemnić, że nie widzę go. Wow, ekstra leczenia, lekkich ran. Okej, nie chcemy tego tutaj. Tutaj nie ma takich rzeczy, to są zadaniowe rzeczy. Co tu robi jeszcze ta torba? Miałem kiedyś zrobić porządki, nic z tego chyba nie będzie. Mogę na pułapki. O! A propos. Damy radę z tamtym. Krytyczny błąd. To się rzadko zdarza. Leciutkie to było na szczęście, ale... Krótki łuk 2. To jest coś, co teoretycznie on by zawsze mógł użyć. W ogóle dużo tutaj rzeczy. Plusz. Plusz. Raczej plus. Magiczny kort... A, nie wiem, co się dzieje. Magiczny kostur plus 1. A ta zbroja tutaj cały czas leży. Zbroja purpurowa, fioletowo-seledynowa. Gdzie to było, te kostur? Gdzie ja to dałem przed chwilą? A. Krótki łuk plus 2. Widzę, że plus 2 bronie mają kolorystykę złoto-granatową. Te? Już to jest tak no, takie żółte są jakby, bo łuk też jest. No co, nic z tego, nie? Chodźmy. Fajne miejsce, kurczę, 2? A ten plus 2 to sporo kasy będzie. Kurczę, blade. Znaczy no. Zaskakująco dobre rzeczy macie tutaj, panowie. Orkliny. O, bohater, nie berzerka. Damy radę? W ogóle te orkliny są tak słabiuszkie, one w ogóle żadnych obrażeń nie zadały praktycznie. Albo Linu jakieś leczenie zrobiła w międzyczasie, ja nie widziałem, ale nie wydaje mi się. Oto i szaman. Orklin, szaman, bugbear. Co nie? To muszą być bugbear. Też jedna z takich kreatur, która wygląda groźniej niż w rzeczywistości jest. Akurat w Neverwinter Nights tam się nie podoba to, znaczy nie podoba. Potwory są dyktowane jakby tutaj przez... ja mam takie fajne zdanie w głowie, ale nie jestem pewien, czy uda mi się to wypowiedzieć.
O tak, ale to było zaskoczenie. Siła potworu jest dyktowana przez czas rozgrywki. Inaczej mówiąc, nie mogą być potwory zbyt silne w danym momencie twojej rozgrywki, mimo tego, że mogą wyglądać potężnie. Ale też mogę ponarzekać na to drugie, co wcześniej narzekałem, że też są warianty potworów zbyt radykalnie od siebie różne. Jeżeli był na przykład żywiołak ognia normalny, który został tak klepany, a jego wersja ulepszona, czyli ogromny żywiołak, z kolei był wariantem niczym ciężki boss do pokonania. Nie podoba mi się coś takiego. Zbyt duża różnica oraz potwory są dziwnie silne albo słabe, ale wiecie, to jest takie czepianie się w zasadzie, nie? Nie to, że ja tutaj teraz jakąś krytykę sensowną właśnie robię. W mojej wersji ta gra by troszkę akurat pewne rzeczy inaczej miała ustawione. Cześć Orkliny, dużo was, jakiś inny, nie jest Orklin po prostu. Spokojowy Orklin. Będziemy może porozmawiać. A najpierw zwłoki. To wygląda na Sara Tortur. Jak tam poziom? Jak tam książka ma magii? Coś, nie, dobra, nie pamiętam już, kiedy był poziom, co. Kiedy było cokolwiek. Na 5500. A tu co, to jest jeszcze jedna cela? Lea? Tak to widzę? Tęsknię za rodziną. Lea, no dobra. Czy masz jakiś specjalny opis? Nie. Bardzo wdzięczny ci ja, ty mnie od tortur wyzwolić. Czemu cię torturowano? Mnie wódz Orkliny uwięzić na rozkaz od pan. Przeciwko pan ja być. Jeżeli mikrofon jest za blisko i słychać moje huchnięcia, to pardon, ale zazwyczaj nigdy nie pamiętam i nigdy nie wiem do końca, jakie jest jego optymalne ustawienie. Dobra. Lubię jakieś nietypowe rodzaje... nie, nietypowe rodzaje, tylko lubię, jeżeli mogę porozmawiać z jakimiś nietypowymi stworami, więc na pewno nie będę niegrzeczny w stosunku do niego. Co powiesz o tym panu? Wielkim stworzeniem pan być, olbrzym być chyba? Do naszej jaskini przybywać i za nasze plemię najsilniejszy zabierać. Dlaczego on to robić? Ja nie wiedzieć, czy to jakiś cwaniak się mianował waszym wodzem, tylko dlatego, że był mocno silniejszy od reszty. Gdzie on? Ty przez ten tunel iść, co w cela być na północy, on trochę na wschód iść, potem skręcać na południe do świątynia. Tam pan mieszkać, ja tam nie być, więcej ja nie wiedzieć. Proszę bardzo, możesz iść wolno. Umiesz się... O! Tak, posiadał nad dar teleportacji. I teraz Lea jest... Na kogo mówisz? Nie jesteś jednym z tych potworów, prawda? Och, kiedy się to wszystko skończy, chcę już stąd odejść. Szacunek, masz swój własny dialog, przynajmniej pierwszy. Kim jesteś? Lea, nazywam się Lea. Pracowałam akurat na farmie, gdy zaatakowały mnie te bestie. Porwały mnie i... O... Brzmi... podejrzanie. No dobra. Nic się nie stanie. Jak stąd nie za co? Nie, no już tutaj jest droga wolna, także... A bo dobra, ma jakieś pytania? Dlaczego cię porwały? Chyba po to, żeby wykonać jakieś proste roboty. Nic by trudnego ani wyczerpującego, ale przez to wcale nie było mi łatwiej. Jestem chora i wyczerpana i głodna. Nie mam gdzie spaść i chcę już wrócić do swojego męża. Poczekaj chwilę. Dowiedziałeś się czegoś nietypowego?
Niech pomyślę. Mówi coś o swoim panu. Brzmiało to jak groźba i doprowadzał ich do porządku. Do porządku? A, tak. Okej, no to dlatego, że ich pan jest teraz obcym rasowo, że tak powiem, czy jak to powiedzieć, gatunkowo. Wyglądało to tak, jakby najodważniejsze z tych potworów miały zostać nagrodzone przez tego pana. Takie odniosłem wrażenie. Dobra. Możesz już uciekać. Bardzo dziękuję, miły mężczyzno. Tak bardzo chciałabym okazać ci moją wdzięczność, ale mam męża. Nie. Proszę, odwiedź mnie i mojego męża, gdy już się z tym wszystkim uporasz. Torba plus 6. Nie, to myślałem, że dużo gorszy los ją spotkał, ale jeżeli tylko miała być jakimś sprzątaczem, wspomagaczem, to jeszcze nie... Tragedii nie było. Zaraz, tam jeszcze jakieś drzwi są dziwne. Schody w górę? Spodziewałem się raczej w dół schodów. Pominięto. A zaraz, to w ogóle chyba nie byłem w tym pomieszczeniu. Nie, byłem. Pominięte drzwi. Drzwi kamienne. Drzwi, o! Już takie coś? Orklin, władca zwierzę. Ale nie, to jest tylko spacerek, okej. Szarża, go, 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 go! Ja wypuszczać bestię? Nie za bardzo, chyba nie wyszło ci coś. Jest monstrualny wilk, mogę do niego strzelać bezkarnie, ponieważ... A on chyba miał do tej dźwigni podbiec ten... Gostek, ale... Coś się... Zamotał, nie wiem. Dlatego można to zrobić na bezpieczniej, bardzo dobrze. O, przywódca stada. Nie dotykajcie tej dźwigni przypadkiem. Mamy przywódcę stada, to było dosyć upierdliwe kiedyś tam. No to sobie poczekamy, co wy na to? A ja się napiję herbaty, jeżeli nie jest zbyt gorąca. O, w mordę, lekkie obrażenie dopiero? No to dobra, najwyraźniej tak będzie wyglądało. Tutaj mamy farta. W sensie, ja mam szczęście, że nie muszę z nim walczyć, natomiast wy, no to nie wiem, być może wolelibyście zobaczyć, jak dostaję w pierdzie. Zależy od gustów. Jak tam bełty? A, właśnie, jak tam bełty? I w tym momencie, poczekaj, koleżko. Zdejmij mi te bełty, uzbrój się w normalne bełty. No i kontynuuj atakowanie Slygint. To jest składnik alchemiczny, ten mnóg włosów nimfy? Tak. Tylko jeden. Co jest grane? Strzelaj do niego. No. Przywódca stada. Kiedy ja miałem, kurczę, walkę z nim? A, wiem gdzie. W tej jaskini, co był pierwszy wilkołak chyba. A nie, to była srebrna grzywa. W międzyczasie urządzają sobie, jak to się nazywa? Bitwę na spojrzenia między Linu... Nie, nie jest bardzo, on się bardziej na mnie gapi. Dobra, pamiętajcie, jeszcze trzy strzały i giniesz, co ty na to? I... nie, bo za jeden to się nie liczy. Za dwa się też nie liczy. Za osiem się liczy najwyraźniej, ale nie... O, to był ten strzał. Jeden strzał, że tak powiem, się pomyliłem. Tak naprawdę o trzy. Zaraz, tam był jeszcze... Można zamknąć?
Nie, jednorazowego użytku. Szlak, bo tam są jeszcze jakieś inne chyba. A nie, są inne kraty, jeszcze są zamknięte. Dzik tym razem. No dzik chyba właśnie zwrócił uwagę na swojego kolegę po fachu. Stranie czuje się zamieszany. Tak jest. Jesteś zdegustowany, że mam po swojej stronie twojego koleżkę, co nie? Nie, dobra. Głupoty gadam. Nie, ile tych punktów za tamtego wilka było? 130, jasny gwint. Co oni tam stoją jeszcze? A tutaj? A monstrualny dzik jest. Nie założony jest, był tak blisko. No, mi się wydaje, że zwycięstwo będzie nasze, tak mi się wydaje. Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że zwycięstwo będzie nasze. Myślę, że można by spokojnie iść obstawić wynik w Ubukmahera. No dobra. Teraz wszystkie są puste, co nie? No jakby ten Kolo, jakby pan przywódca bestii, czy jakby tam było, wszystko, no nie dałby radę wszystkiego otworzyć naraz, ale gorzej byłoby, jakby otworzył wilki. To było przerąbane. Ale nie wiem, czemu tego nie zrobił. Nie wiem, czy on powinien to zrobić. Wygląda na to, że tak. Po to to było chyba. Te dźwignie i w ogóle, no ale nie, nie, okej. Okay. Coś specjalnego, skoro to był taki silny wilk? Nie. Psiarnie to się swoją drogą nazywa, okej. Kiedy zaczniesz robić te pułapki elektryczne? Kurczę, nie wiem. Albo po prostu je faktycznie będę robił i sprzedawał, ale no nie, chciałbym jednak umieć robić mocne pułapki elektryczne, ale nie wiem, kurczę, czy nawet będę sensowny, czy nawet będę jakiś w stanie taki poważny robić w ogóle w tym rozdziale. Nie rozdziale, nawet lepiej. W tej kampanii w ogóle. Bo te umiejętności są raczej... przeznaczone na te dodatki bardziej. Świetnie. Moi sojusznicy powinni mieć umiejętność omijania automatycznie pułapki, jak tylko będzie znaleziona. To jest wielka lipa, że oni włożą w pułapki, naprawdę. No dobra. Schody w dół, schody w górę. Intuicja mi mówi, że schody w górę jednak prowadzą do części jaskiń jakby mniej istotnych, do których można było wejść z innych tych wejść, więc pójdę tutaj najpierw, już teraz zaraz pójdę. A, jaskinie goblinów i orków. O kurczę, to jest jednak spore. Ale nie, no to będzie... Tutaj trzeba było wpierw zacząć. Nic się nie stało. A to są z kolei orkowie albo orki. Ork champion. Orkowie to agresywne humanoidy, które rabują, łupią i biją się z innymi stworzeniami. Już od wielu pokoleń żywią nienawiść do elfów i krasnoludów. Pożałujesz tego. I mamy orka czempiona, szamana, jeszcze jednego czempiona. Czas totalnie zignorowany przeze mnie.
Byle to szamana, on potrafi czarować. Z drogi, czempionie. I tak naprawdę zaczynam troszkę od końca tej mapy. Jasne, to jest jedna z większych jaskiń, jeżeli nie największa do tej pory. To bardzo dobrze, żeby nie było. Tylko po prostu nie wiem, gdzie iść. Ork! Stop! O nie, świetnie, rozdzieliliśmy się. On banan i zwierzęta tylko jednego. Bardzo dziwna taktyka wszystkich. Oprócz mnie. Znaczy nie, no nie wiem, ale... Orko jest... ma takie włosy troszkę... No powiedział, że nawet trochę są takie rude te włosy u nich. Dziwnie to wygląda. Tylko jedno z nas. Jak tam Linu? Myślę, że spokojnie sobie powinna poradzić. Nie, na razie, co nie? No już wraca. Pan sobie radzi sam na sam praktycznie z tymi orkami? Szaman, chciałem sprawdzić jego opis, nie zużyłem. Ile za orki? 10, 7. Okej, okay, to może być podejrzane, bo jest dużo. Znaczy duże. O, okej, okay, łucznik. Nie, oni mają takie same opisy, spoko. Strasznie słabytkie. No i teraz też mógłbym się lekko przyczepić generalnie, ale dobra. Orko... O! To jest... Już nie będę tego brał. Albo nie, nieważne. Nie, to, co chciałem powiedzieć, kompletnie rezygnuję z tego. Dobrze, skarbie, zajmę się tym. Skończyłam. Dużo torb uzdrowiciela, przynajmniej. Sprawdzałem to, co nie? Tak, sorry. Będzie tu coś, co będzie wyzwaniem na tym poziomie. Śmiem wątpić. Natomiast jest niewykorzystany kawałek mapy. Oficjalnie niewykorzystany prostokąt. Dobra, nie będzie, że... Tutaj... Lin tutaj zostawia swoje ślady. O, walka. No, Rodriguez. Nacisnąłem, żeby atakował, miał być. O, w ostatnim momencie zauważyłem, ale było już za późno. Kogo bije Linu? To jest... Szaman niewidzialność potrafi na siebie rzucić? Okej. Kapłan! A, sorry, to jest kapłan. Jeszcze co innego. Kapłan ma w grafice kuszę. Już chyba nawet widziałem coś takiego. Bardzo, bardzo, bardzo nietypowa sprawa, jak na mój gust. Kapłan i kusza. Generalnie kapłan, który strzela, jest dosyć rzadki. W sumie tak jak sobie myślę, to chyba kusza nawet bardziej by pasowała do kapłana niż łuk, chyba nie? Nie wiem. To jest kompletna jakaś tam totalna dywagacja. Mam normalnie po raz pierwszy od dawna jakieś wspomnienia. Kojarzę coś takiego właśnie z Neverwinter Nights.
Byłem tutaj jakieś 10 albo więcej, 15 lat temu. Nie, 15 przesadziłem. Ile? Z 12 może? Nie, chyba też przesadziłem, co ja gadam. Z którego roku ta gra jest? Już nie pamiętam. Dobra. Mój zmysł kartograficzno-przestrzeniowy jakiś tam mówi mi, że by tutaj iść najpierw. Bo tutaj będzie puste. Znaczy nie puste, będzie po prostu... O, świątynia orków. To troszkę może być interesująco. Czyli co? Kapłani, powiadacie? O! Coś tym powiedział? Niewiele, nie mogą się dostać do świątyni. Idę uwolnić strażników. Czekaj, da się go jakoś, kurczę, jakby się dało na przykład, żeby znokautować go ostrzałem. Spowolniłem go... A, dopóźno. Minotaur! Minotaur jest spacerek? Jakim cudem też Minotaur stał się niewolnikiem jakiegoś nędznego... Jak mu tam? Orka, o. Minotaury to bardzo silne... A raczej silne, bardzo terytorialne stworzenia. Często zakładają swoje legowiska w rozległych podziemnych labiryntach, w którym... który doskonała pamięć daje im przełoga na zagubioną zwierzyną. Dobra, myślałem, że Minotaury są wyżej klasyfikowane. No to się nie dziwię, skoro... znaczy, nie dziwię się, że Mino... Jakim tam było? Minogony były też cienkie, skoro Minotaury są jeszcze słabsze. What the hell? Minotaury są słabe. Pierwszy raz widzę, pamiętam, że w Minotaury w jakiejkolwiek grze, bo w ogóle traktowane jako słabe. Porównaj to sobie z Might and Magic, kurczę, ale... Także to było banalne. To był pewnie tak szczyt trudności w tym poziomie. Aczkolwiek banan padł. A, poradzimy sobie bez niego. I farciarz z niego. Nawet jeżeli go nie ma, to i tak zyskuje poziom doświadczenia. Okej. Nic sobie z tego nie robię już. Ile mam w ogóle punktów? 100? Nice, very nice. Tego chyba nie sprawdzam, co nie? Nie, no sprawdzam. Dobrze, skarb. Nie, nie sprawdzam, o tyle. Nie. Chyba nie. Dobrze, skarbie, zajmę się tym. Oczywiście, że nie pamiętam, czy te pudła sprawdzam do chociaż nie, możliwe, że nie sprawdzam. Stop, co tu się odpierdziela? Zamknąć te drzwi. Nie wiedziałem, że to jest akurat ich szef. Nie no, sprawdzam. Jak to możliwe, że nie pamiętam ani jednej skrzyni, kurczę, ale król orków. Wolałbym go na koniec zostawić. Ja z tym więc za to teraz muszę przejść taki kawał. Nie, no, dacie radę. Dacie radę, nie. Nie takie rzeczy już tutaj pokazywałem. W sumie to jeszcze jest jedna możliwość. O! Gobliny! Mnóstwo goblinów. Jednostrzałowce? Ale nawet nie. Kurczę, nawet niewidzialność potrafią rzucić cwaniak.
A w sumie to przecież walczyłem z goblinami jeszcze w poprzedniej części. Zapomniałem totalnie. I wcale nie były aż takie słabe. Paradoksalnie z tego wszystkiego, co do tej pory walczyłem, te gobliny wydają się być najbardziej upierdliwe. Nie wiem, jak to możliwe jest. O! Koniec. Dobra ludzie, no to się widzimy. Nas nie widzimy się, słyszymy się. Wy mnie słyszycie nawet. W następnej części. Więcej jaskiń. Więcej goblinów i trochę orków pewnie też. Na razie.